W poprzednich filmach pokazywałem Wam, jak się dodaje, odejmuje i mnoży liczby zespolone. No a na deser na oddzielny film zostawiłem sobie dzielenie. Czyli powiedzmy, że mam dwie liczby zespolone z1 a dodać bi i chcę podzielić ją przez drugą liczbę zespoloną z2, która jest powiedzmy równa c dodać d razy i. Czyli każda z nich ma swoją część rzeczywistą i urojoną. No i teraz chcę obliczyć wynik tego dzielenia. A co to w ogóle znaczy, obliczyć wynik dzielenia. No, chcielibyśmy mieć wynik w postaci takiej, że mamy jakąś liczbę zespoloną, na przykład, nie wiem, U, dodać V razy I w takiej postaci, czyli żebyśmy wiedzieli, jaka jest jej część rzeczywista, jaka jest jej część urojona. Tutaj jest tak, że mamy jednostkę urojoną zarówno w liczniku, jak i w mianowniku. No i nie, nie widać, jaka jest część rzeczywista ta liczby, jaka jest część urojona. Aby to obliczyć, to najpierw taka mała dygresja. Przypomnienie wzorów skróconego mnożenia. Na pewno pamiętacie taki wzór: x plus y razy x minus y. Różnica razy suma. Ile to będzie? No to jest po prostu x kwadrat odjąć y kwadrat. Jak tego nie pamiętacie, to możecie sobie szybko wymnożyć. Zobaczycie, że te mieszane człony typu xy się odejmą. Dobrze. A co to ma wspólnego z naszym dzieleniem. No otóż ma, jak wezmę tę liczbę w mianowniku z2 C plus d razy I. i pomnożę przez taką samą liczbę, tylko z minusem tutaj. To zobaczmy, co się stanie. Jak zastosuję ten nasz wzór skróconego mnożenia, to dostanę C kwadrat odjąć kwadrat tego drugiego składnika, czyli kwadrat. D razy I. Czyli mam C kwadrat odjąć D kwadrat razy I kwadrat. Co to jest I kwadrat? To wiecie, bo to się w każdym filmie o liczbach zespolonych pojawia. I kwadrat to jest minus 1. Czyli mogę zastąpić to I kwadrat przez minus 1. Czyli będę miał C kwadrat odjąć D kwadrat razy minus 1. No to D kwadrat razy minus 1 to jest plus D kwadrat. Czyli zobaczcie, co się okazało. Pomnożyłem przez siebie dwie liczby zespolone, a dostałem w wyniku liczbę, która jest rzeczywista, tu nie ma żadnej jednostki urojonej, niezależnie od tego, ile było równe c i ile było równe d. W dodatku zauważcie, że ta liczba jest nieujemna. Znaczy tutaj nigdy nie dostanę liczby mniejszej od zera, bo mam c kwadrat plus d kwadrat. No i dodatkowo jeszcze trzecia obserwacja, że jeżeli tylko c kwadrat lub d kwadrat, jeżeli tylko co najmniej jedna z tych dwóch liczb jest różna od zera, no to ten wynik też jest różny od 0, czyli jest wprost dodatni. Na no kiedy obie te liczby są równe 0? No wtedy, kiedy w mianowniku byśmy mieli 0, czyli tylko wtedy, kiedy część rzeczywista i urojona jest równa 0, no to mamy w mianowniku liczbę z równą 0, a przez 0 nie można dzielić. Więc zawsze wtedy, kiedy to dzielenie ma sens, czyli kiedy liczba z2 jest różna od 0, to tutaj dostajemy liczbę rzeczywistą dodatnią. No i dlatego, między innymi dlatego, to co tutaj mamy, to c. Minus DI uzyskało swoją nazwę. Jeżeli mam liczbę Z2 równą C plus d razy i, to taką liczbę, w której zamieniam znak na przeciwny części urojonej, nazywamy liczbą zespoloną sprzężoną do z2, czyli z2 z taką kreską u góry to jest liczba sprzężona do z2. Sprzężenie oznaczamy taką kreską u góry i ono oznacza zmianę znaku części urojonej na przeciwny. Czyli gdybyśmy sobie to narysowali w układzie współrzędnych, na płaszczyźnie zespolonej, gdzie na osi pionowej mamy część urojoną, na osi poziomej mamy część rzeczywistą, no to liczba Z2 znajduje się powiedzmy tu, tu jest Z2. No to gdzie będzie liczba Z2 sprzężone? Współrzędna rzeczywista się nie zmienia, natomiast współrzędna urojona zmienia się na przeciwną, czyli liczba Z2 sprzężone będzie po przeciwnej stronie osi rzeczywistej. Będzie odbiciem. Liczby Z2 względem prostej rzeczywistej, takim lustrzanym odbiciem. No dobrze, to po tych wszystkich wstępach wróćmy do naszego dzielenia. Czyli ja teraz muszę pomnożyć mianownik tego ułamka przez C odjąć D razy i. Wtedy w mianowniku pozbędę się jednostki urojonej. No ale żeby nie zmienić jego wartości, to muszę również licznik pomnożyć przez tę samą liczbę. W ten sposób rozszerzam po prostu ułamek przez. C odjąć d razy i, czyli przez sprzężenie mianownika. Czyli pomnożymy z taki ułamek, gdzie mamy to samo w liczniku i w mianowniku, czyli po prostu jak to się skróci, to dostaniemy 1. No i to nie zmieni wartości naszego ułamka. No dobrze, no to liczymy. Czyli muszę teraz wymnożyć. W mianowniku już wymnożyłem. Ten rachunek tutaj jest zrobiony, nie muszę go powtarzać. I dostaję c kwadrat dodać d kwadrat. No a w liczniku muszę pomnożyć, każdy z każdym. A razy c. A. Razy minus di, czyli będzie minus a, d razy i. Teraz może przez bi. bi razy c to będzie dodać b razy c razy i, i BI razy minus di to będzie minus b razy d razy i do kwadratu. i do kwadratu doskonale wiecie, że to jest minus 1, czyli mogę teraz Dalej to przekształcać i teraz będę chciał pogrupować tutaj oddzielnie części rzeczywiste i części urojone. Część rzeczywista jest tutaj i to też będzie wchodziło do części rzeczywistej, bo tu jak zastąpimy i kwadr przez minus 1, to będziemy mieli po prostu liczbę rzeczywistą, czyli będzie a razy c minus bd razy minus 1 to jest plus b razy d. No, a część urojona to są te kawałki. Mogę i wyciągnąć za nawias i napiszę najpierw BC, bo jest z plusem, czyli będę miał B razy C, odjąć A razy D i razy I. Mianownik jest bez zmian, czyli c kwadrat dodać d kwadrat. No, i teraz jeszcze podzielę to na część rzeczywistą i urojoną, po prostu rozdzielę ten ułamek na dwie części. Czyli będę miał a razy c dodać b razy d, dzielone przez c kwadrat plus d kwadrat, no i dodać b razy c odjąć a razy d, podzielone przez c kwadrat dodać d kwadrat razy i. Czyli mam w takiej postaci, jak chciałem. Część rzeczywista i część urojona. Wzory te wyglądają dosyć skomplikowanie. Więc na koniec jeszcze zrobimy sobie prosty przykład, żeby zobaczyć, że jak się to robi na konkretnych liczbach, to to nie jest takie skomplikowane. Weźmy sobie jakiś przykład, nie wiem. 1 dodać 2i, dzielone przez 2 dodać 3i. Tak jak mówiłem, muszę pomnożyć licznik i mianownik przez sprzężenie mianownika. Czyli 2 odjąć 3i, a w liczniku mamy to samo, 2 odjąć 3i. No i wymnażam. W mianowniku będę miał 4 dodać 9, zgodnie z tym, co mówiłem. Suma kwadratów w części rzeczywistej i urojonej. No a w liczniku muszę wymnożyć. 1 razy 2 to jest 2. 1 razy minus 3i to jest minus 3i. 2i razy 2 to jest plus 4i. 2i razy minus 3i to będzie minus 6i kwadrat. No a i kwadrat to jest minus 1, czyli... Dostaniemy 4 plus 9 w mianowniku będzie 13. 2... Odjąć 6i kwadrat, czyli dodać 6. Chciałem to zrobić w pamięci, ale żeby nie było żadnych wątpliwości, to jednak napiszę wyraźnie, że to jest 2 dodać 6. No i mamy minus 3i plus 4i, czyli będziemy mieli dodać i. Teraz mogę dodać 2 do 6, czyli będę miał 8, dodać i podzielone przez 13. No, i żeby wyraźnie widać było, ile jest równa część rzeczywista, ile jest część urojona, to rozdzielę ten ułamek na sumę dwóch ułamków. 8 trzynastych, dodać 1 trzynasta, razy i. Mamy w takiej postaci, jak chcieliśmy. Część rzeczywista, część urojona, razy i. Widać więc, że cały trik polega na tym, żeby rozszerzyć ten ułamek przez sprzężenie mianownika. I wtedy w mianowniku dostajemy liczbę, która jest rzeczywista i dodatnia i dzięki temu mamy jednostkę urojoną tylko w liczniku i możemy łatwo podzielić ułamek na część rzeczywistą i część urojoną.